Cześć wam dzisiaj jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że jestem średnio przytomny, jak do tego doszło, nie wiem, ale nie będzie zapisu ze wczorajszego streama, nie nabijam się, nie jest źle jest standardowo wręcz, bym powiedział, to jest zdumiewająco bardzo smutne, że jest standardowo, nawet po takiej nocce jak wczorajsza, więc hurdur, dur Dzisiejszy odcinek powinien być pozytywny ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie jechać na negatywnej energii i sarkaniu przez cały czas. Więc. Ci, którzy chcą usłyszeć złe wieści były. W wrócimy do tego na dniach, ale dzisiaj chciałem zrobić kilka pozytywnych rzeczy na tyle, na ile da się w obecnej sytuacji, bo oczywiście nie ma zbyt dużo wieści takich naprawdę napawających optymizmem, które mógłbym Wam przekazać. Ale to, co się da powiedzieć, chciałbym rzucić w tym odcinku przynajmniej dzisiaj tyle zrobić dobrego. Przeskoczmy do rotacji, o której powinienem był wspomnieć, no. Dwa dni temu. No ale dwa dni temu zajmowaliśmy się innymi rzeczami i odcinek powstawał z wyprzedzeniem, więc ludziska w Piemontsborgen mamy oczywiście zmianę rotacji. Dla tych, którzy nie mają ning jest do przytulenia, nie jest to najlepszy wybór, nie wydaje mi się, żeby to była postać warta tego, żeby wydawać Masterless Star Glitter, ze względu na to, że nie ma większego zastosowania obecnie i dopiero co była, czy jest na banerze? Chyba jest na bannerze, nawet w tym momencie. Mam takie wrażenie, mam takie wrażenie, aż to sprawdzę, tak jest na banerze. Więc jak ktoś chce, to może ją złapać przy okazji tego, ale oczywiście, dobra, to, Wykupujecie i jest, a tamten. Ja, ja po prostu nie czuję jej aż tak bardzo, jak innych postaci, które czasem tu się pojawiają. Na przykład 5. Ścięciu akurat mam na C6, ale to jest jedna z tych mocniejszych, bardziej użytecznych czwórek, chociaż od wejścia Jelan czy ostatnio foki to już nie jest to samo. Prócz tego powrócił set Black Cliffowy, oczywiście, Black Cliff, tutaj wymiata po całości, to jest ten bardziej użyteczny z dostępnych zestawów broni, przy czym i tak bym odradzał, no bo są lepsze czwóreczki do wyrolowania, zdobycia i przytulenia, i właściwie każda postać ma coś bardziej wartościowego do założenia niż Black Cliff. On na początku się przydawał gry teraz. to Teraz to już jest bardziej do kolekcji, żeby pokazać, że się ma, a nie żeby tam jakiś wielki sens w tym był. Przeskakując dalej Stardust Exchange. Jesteśmy w tym momencie, że zaczął się nowy miesiąc, znaczy dwa dni temu, ale nie odklikiwałem tego, zostawiłem sobie specjalnie na odcinek, żeby pokazać, że jest do złapania Queen Fate i Interwine Fate. -y. Te różowe oczywiście również na nowym banerze do wykorzystania, te niebieskie to właściwie psu na już coraz bardziej, więc to jest do machnięcia. No i oczywiście, jak też nie ma odklikanek. Primogemy, no to też, pamiętajcie to albo robicie. To znaczy, niektórzy lubią dajcie znać, jak podchodzicie do tematu, bo niektórzy lubią trzymać primogemy i rolując, klikać, że tak zamień mi primogemy na rolkę i lecimy, a inni wolą wykupywać na bieżąco, żeby ta waluta nie leżała. Ja należę do tej drugiej grupy, jak jest 160 Primo, to zamieniam na różową rolkę. Tak z mojej perspektywy wygląda, ale widzę, że tutaj zdania są podzielone. Więc mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że troszkę powiało chłodem i nie, nie jest to zapowiedź aktualizacji 4.5 a jest Chichi, którą wyjątkowo mam w teamie, bo leveluję, zbieram jej friendshipa i ogarniam tą postać. Niedawno dostałem. Byłem Cici Les przez praktycznie 3 lata, ponad 3 lata. Przez 3 lata ani razu nie przegrałem na Chichi. Ludzie mają już C6 na spokojnie. Ludzie free to play u nas w społeczności mają tą postać na, nie wiem, C4, C5. W takich okolicach słyszałem. A ja tutaj, no może... Nawet nie delfinek, tylko złota rybka przez cały ten czas czyci nie miałem. Więc jeżeli chodzi o tą postać, to na dzisiaj ma swoje urodzinę. Więc jeżeli macie czyci to jest może ten dzień, kiedy nie będziemy na nią krzywo patrzyli, albo to znaczy z góry, to zawsze się na nią patrzy, to jest inna kwestia. No, chyba że siało, no to on nie potrafi z góry na nikogo, ale dzisiaj są urodziny tej postaci. Macie oba arty, są całkiem sympatyczne, bardzo, bardzo fajne. Ten, zresztą zbliżamy się do rzeczy z chi -chi związanych, jeżeli dobrze rozumiem, bardziej niż mniej. Więc tak, jest jedzonko jej chyba ulubione z kaczuszkami, tego powinien mieć dwie sztuki, bo dwa lata z rzędu urodziny. Odbierałem od nich w postaci nie miałem hurdur, turdur. No i te kwiatki, które pamiętam kiedyś sprawiało mi problem znalezienie ich. I uzbieranie do wylewelowania kogoś, tylko nie pamiętam kto tych kwiatków potrzebował. Już teraz nie pamiętam, to było wieki temu. Naprawdę dawno, dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak mapa, żeby wiedzieć gdzie czego szukać. Ale to wiecie. Czasy zamieszkują. Coś jeszcze powinienem powiedzieć. Tak, mamy rozwiązany konkurs z benetem, więc jeżeli braliście udział w benetowym konkursie, to już zapewne wiecie i z tego co wiem co najmniej dwa z trzech blessingów trafiły do zwycięzców. Mówiliśmy, że będzie co najmniej jeden, a rzuciliśmy w waszym kierunku trzy blessing. Gratulacje dla Fifraczek, Susti oraz Jerzyk za no, zdobycie naszych serc w tym konkursie. Ja tak tylko na szybko przejadę po tym, co się tutaj działo, a jak widzicie prace były mega chory, wąż tutaj wjechał z pięknym tym Jerzyk, to jest właśnie jedna z tych prac, która Wygrała. Jedzonki to są te, co prawda, z plasteliny, ale wygląda to, jakby były makaroniki? Taki makaronik, więc, więc takie skojarzenie. Jedzonkowe, jak najbardziej tak. Ugo Szoszo z pięknym Benetem. Miu-Chan. Jest Xiao Main. Z nami tutaj również Makota. Tu bardziej tekstowo. Te tekstowe, to jednak trzeba się zatrzymać i troszkę przeczytać. Susti, to jest chyba kolejna praca, która wygrała tutaj. I gratulacje. Pierwszy raz startujesz i od razu zwycięstwo. O, niezły wyczyn, niezły wyczyn. Mazda tekstowo. Veniviti da Vinci ze Slime'em, Pyro Slime, bardzo fajne zestawienie fifraczek, tak, to ręcznie napisane też zwyciężyło, więc gratulacje, to jest trzech naszych zwycięzców, a my dotarliśmy już do Fafel, jeszcze jest Umieranko999 nit <grytkafein> Tiki tekstowo bardziej tutoriali, Siwy, czy Siwy ale Siwy to chyba będzie z zarówno tekstem jak i obrazkiem, no trudno było wybrać, bo prace były przesadzone, dai ST, Michał Tekstowo win z wierszem, Ionomia, Microcat, czarna kocika. Też bardzo fajne rysuneczki. Tutaj te też szkice. Ja wiecie, że mam słabość do ołówków. Wielką to jest kowód, też bardzo długo walczył. Piralis, Kala z benetem na tronie. Nice! I tekstowo Pro Didi Nikosiowy z pięknym arcikiem. Enkai, za pierwszym razem myślałem, że on trzyma takie, wiecie, chrupki na ostro. Sokce z rękopisem, foka wierszowo. I plus minus trafiliśmy na sam początek, więc... Jeszcze raz Fifraczek, Susti oraz Jerzyk, gratulacje, mam nadzieję, że nagrody do was już dotarły, a ja zapraszam do innych naszych konkursów, gdzie nagrody są dużo cięższe niż Blessing, więc jeżeli macie możliwość, czas i ochotę, bardzo zapraszam. Są trzy konkursy od Fushi, w których dzieje się tyle, co rzadko się dzieje w konkursach. No i mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego, że są drobne informacje, które poleciały plus, minus wtedy, kiedy ja nagrywałem wczorajszy odcinek z podsumowaniem. Ale z jednej strony dobrze, że się nie pojawiło na tym odcinku, no bo przynajmniej mam się dzisiaj do czego odnieść, do waszych wrażeń. Widzę, że wrażenia są mieszane. Niektórzy są bardzo negatywnie nastawieni na nowy banner, inni są bardzo pozytywnie nastawieni na nowy banner. Z mojej perspektywy, nowy banner nie wygląda najgorzej, jak już mamy Odnosić do wrażeń prywatnych, problem jest w tym, że to jest po prostu kolejne miejsce do wydawania kasy. Jest inflacja różowej rolki i trafia ten baner w nasze łapki w najsłabszej, najmniejszej aktualizacji, która była do tej pory. Zrobiliście mi totalne podsumowanie, ile czasu zajęły livestreamy do każdej kolejnej aktualizacji. Ta była najkrótsza. Ten livestream był najkrótszy od twórców w ogóle. Do tego z bety wiemy, że to jest najmniejsza beta, jaka była, jeżeli chodzi o wagę plików, więc najmniejsza aktualizacja, którą mieliśmy. I od beta testerów wiemy, że też jest w tej aktualizacji najmniej do roboty. I i jeżeli nic się nie zmieniło i Hojo z czymś nie wyskoczy, to jest aktualizacja w której będzie free to play, najmniej rolek do przygarnięcia, co też się przekłada że ci, którzy mają Blessinga i Battle Passa statystycznie też będą mieli mniej rolek no bo free to play, mniej rolek do przygarnięcia jest więc to jest najmniejsza z najmniejszych aktualizacji w której jest wprowadzany nowy banner i w sumie to mnie najbardziej drażni, no to takie moje wrażenie więc, jeżeli chodzi o cały ten banner wygląda na to, że Hojo traktuje go bardzo testowo, to nie jest banner który wchodzi na stałe, to nie jest coś co wam tutaj wskoczy i będzie dodatkowo, i, a zostało. Staje permanentnie i możecie z tym jechać, tylko to jest baner, który się pojawi i na razie nie mamy ram czasowych, które będą trzymały baner w ryzach, czyli prawdopodobnie wystartuje pierwszego dnia aktualizacji 4.5 i nie wiemy kiedy się skończy i jak miałbym strzelać, prawdopodobnie skończy się wraz z aktualizacją 4.5. Czy na 4.6 będzie go kolejna edycja, czy będziemy mieli aktualizację bez tego bonusowego banera i jeszcze trudno powiedzieć, bardzo możliwe są obie opcje, jak miałbym strzelać w aktualizacji 4.6 będzie przemiał finansowy ze względu na Arle, na powrót Foki i parę innych rzeczy, więc bardzo możliwe, że tego banera tam po prostu nie będzie. Jakbym miał strzelać to na 4.7 wróci, ale kto wie, może Hojo jest już przygotowane z wersją Liwe czy z jakimkolwiek innym tweakingiem i będziemy lecieli na 4.6 z kolejną edycją tego banera i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Na ten moment nie mam informacji, że miałoby to jakoś wybitnie bardzo szybko powrócić albo że miałoby w ogóle zniknąć. Brakuje po prostu informacji, ale jest kilka danych innych, które mogą nam powiedzieć, co się z tym będzie działo w przyszłości. Więc przede wszystkim nowy baner wywołał większe zamieszanie niż się HoYo spodziewało. HoYo stawiało na to, że przyjmiemy to z otwartymi Rękami I zrobimy. Aaa, będziemy zachwyceni. Sam fakt, że był negatywny odzew, ich zaskoczył. Zaskoczył ich na tyle, że analizują sytuację. Zresztą byli gotowi do analizy sytuacji, bo no, spodziewali się, że odzew będzie duży i będą mieli sporo informacji do przefiltrowania, nie takich, jakie się spodziewali. Więc jest tak, jeżeli ten banner się przyjmie, to będą wprowadzane zmiany w rotacji bannerowej w najbliższym czasie. Kli jest prawdopodobnie planowana na aktualizację wakacyjną 4.8. Jeżeli dobrze widzę, to jest taka szansa ponad 50-50, że się tam powinna pojawić. To jest tak, że zakładamy, że kli będzie i Hojo też zakładało, że kli ma tam być. Ale jeżeli ten baner się przyjmie i będzie zarabiał odpowiednio dużo, to kli zostanie relegowana, podobnie jak Albedo, Jula i cała reszta tych postaci, która tam się może przewijać, zostanie przesunięta na ten baner i nigdy już nie powróci na banerze specjalnym. Co oznacza, że jeżeli ten baner wypali, tak jak Hojo liczy, że może wypalić, to kli nie znajdzie się na RIRA nowym banerze wakacyjnym, tylko trafi tutaj i już tutaj pozostaje. Postacie, które tutaj trafiają, są z założeniem, że nie będą miały nigdy więcej swojego banera specjalnego raczej. Chyba, że będzie jakaś wyjątkowa sytuacja, albo mega fabularnie będzie pasowało, żeby tego bohatera bohaterki użyć. Ale w planie jest, że ten baner zwalnia postacie tutaj trafiające, czyli to są te, które nie sprzedają się najlepiej i te, które nie są w mecie, trafiają tu i nie powracają na banerze specjalnym. Taka jest teoria, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Na razie, tak jak mówię, Hojo obserwuje to zamieszanie, które jest teraz i są gotowi do zbierania danych, jak tylko ten baner wyskoczy, żeby. Przeanalizować, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Zakładam, że będzie mi się opłacało na tyle, że kli nie powróci w te wakacje, ale to jest moja spekulacja. Wcześniej były informacje, że kli jest przygotowywana, że na wakacje ma być. Lecąc dalej, Fojotem banner określają jako i tu jest z chińskiego szlaczka, które wiecie, ja i chiński nie, nie najbardziej, ale z chińskiego można to od biedy przetłumaczyć na nasze jako Testran, to dokładnie określenie odnosi się do związku młodych ludzi, który jest na próbę, czyli nie wiem, mieszkacie ze sobą na próbę czy coś w tym stylu. To jest dokładnie jakieś ich slangowe. Określenie takie, że no jest, ale jak nie wyjdzie, to się rozchodzi, wam łapki i no hard feelings, coś takiego. Nie wiem, jak to się umieści w chińskiej kulturze i nie wiem o co do końca chodzi z tym slangowym określeniem, ale test run pasuje tutaj bardzo. I w sumie też założenie takiego, że próbujemy zobaczymy, jak wyjdzie i w razie czego nie robimy tego więcej, albo zmieniamy plan i modyfikujemy to, i realizujemy to inaczej, to jest coś bardzo sensownego, więc to określenie w sumie pasuje do tego banera przy założeniu, że to jest jego pierwsza edycja i będzie modyfikowana. Lecąc dalej, jeżeli chodzi o archonów, to na żadnym poprzednim teście, z tego co rozumiem z tych informacji, które mamy, nie byli brani pod uwagę, jeśli chodzi o ten banner. Venti nigdy nie był wpinany do tego systemu, nie ma żadnych śladów po tym, żeby miał tu być. A Venti na spokojnie mógłby się tu znaleźć ze względu na to, że informacja zarówno na stronie, jak i na streamie była taka, że będą się tu pojawiały postacie, które miały co najmniej 3 rany. Venti był w aktualizacji 1.0 był pierwszym banerem, potem powrócił dość szybko w aktualizacji 1.4, następnie był w aktualizacji 2.6, 3.1 i ostatnio był w aktualizacji 4.1, jeżeli dobrze rozumiem, więc na spokojnie się kwalifikuje, na tym banerze mógłby być i jeżeli jest i będzie, to ja nie mam żadnej takiej informacji nie wyciekła żadna informacja, która sugerowałaby, że Venti pojawi się na tym banerze. Wręcz przeciwnie, wszelkie informacje, które mam, sugerują, że Venti'ego nie było w żadnej wersji testowej tego banera wcześniej. Ale podobną informację miałem na temat Mona, ona jest na tym banerze, więc <laughs> okej, okay. możemy się tutaj przejechać bardzo, nie? Możemy? Możemy. Lecąc dalej. W tym planie rozpisanym, co się dzieje z tym banerem, Hojo nie ma Żadnego zaczepu do tego, co miałoby się stać z postaciami pięciogwiazdkowymi, które potrzebują czterogwiazdkowego pazia do funkcjonowania. To znaczy, lubię to określenie, paść, nie wiem, podpasowało mi, podpaziowało mi i, i używam cały czas. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Macie Ito i Ito zawsze jest na banerze z Goro, czyli jak wiemy, że będzie Ito w tej aktualizacji wraz z Chiori na banerze, to wiemy też, że pojawi się czterogwiazdkowy Goro, że ten Goro będzie jedną z czwórek, które będziemy mieli z Chiori i w tym wypadku również Ito. I I to nie działa najlepiej, kiedy Goro i odpowiednio złożonego Goro nie. Ma z nim w drużynie. Co oznacza, że jeżeli i to miałby przeskoczyć na ten banner i jechać sobie na Chillu, to fajnie by było, gdyby Goro wraz z nim był. Nie ma żadnej informacji, co by miało być z postaciami czterogwiazdkowymi i czy te postacie powiązane mniej lub bardziej z tymi piątkami faktycznie się tam znajdą, czy też nie. Czy to będą postacie, które będą trafiały do czterogwiazdkowej rotacji, czy nie. Nie ma żadnej takiej informacji, ale jest kilku bohaterów i kilka bohaterek, jak chociażby Rajdenka, ale to wiecie, Rachonka, więc o tym gadaliśmy przed chwilą. Ale gdyby miała być, no to ona też bardzo lubi być z Sarą, kiedy tej Sary nie ma, to troszeczkę kruchą momentami jest. Jeżeli macie Xiao, no to fajnie by było wrzucić tam Faruzan. Jest kilka postaci, które chce tą Faruzan wyłuskać i użyć do drużyny, więc jest odpowiednia kombinacja postaci, która sprawia, że jeżeli dana piątka pojawia się na banerach, to miło by było, bardzo miło by było zobaczyć konkretną czwórkę z nimi. Na razie nie ma żadnej rozpiski, co będzie się działo z tymi czwórkami, więc tu może coś być, ale z drugiej strony leci informacja, że to z perspektywy Hojo jest próba zażegnania konfliktu Niedoboru czwórek względem postaci pięciogwiazdkowych. Piątki po trzech ri jeżeli się nie sprawdzają, czyli większość piątek, które będziemy mieli, będzie trafiało na te banery, czyli będzie znikało z naszego horyzontu. Chcemy? Możemy rolować po nie na dodatkowym banerze, na tym od to the Dawn Breeze, ale nie będą zajmowały slotów na riranach, na powrocie kolejnym, żeby szarpnąć hajs, jeżeli tego hajsu nie będą szarpały. Jeżeli chodzi o czwórki, mamy ich mało, ale w nowym systemie czwórek będzie na tyle dużo, że na spokojnie na rotacji będzie nadmiar czterogwiazdkowych postaci względem pięciogwiazdkowych postaci będących obecnie w rotacji postaci do przemielenia. Co oznacza, że czwórki nie będą powracały tak często jak nam się do tej pory wydawało, bo no, będzie ich taki tłum, że będzie czuć tego, że jest za dużo postaci względem ilości rotacji w danym roku. Jakie możemy zrobić? Co oznacza, że czwórki będą się wydawały bardziej wartościowe, szczególnie dla nowych graczy, którzy będą musieli poczekać troszkę na czwóreczki, a piątki albo łapią teraz, bo są, albo są na reranie, ewentualnie idą na ten drugi specjalny baner i tam mogą to przygarnąć. Więc, więc to jest też mechanizm rozwiązujący problem niedoboru czterogwiazdkowych postaci względem piątek. Przypominam w trakcie Fontaine ilość piątek powinna się zrównać z czwórkami bardzo blisko, jeżeli nie 1 do 1 jeżeli system wydawniczy jest taki jak mieliśmy Liki, czyli ilość piątek zbliżających się wydanych do gry powinna sprawić że z czwórkami będzie kliknięcie więc taka informacja poleciała za Hoya, czy właściwie tam z Inside'ów nie za hojo, bo nie oni to rzucili, to im przeciekło przez paluszki dotarło w jakiś sposób do moich rąk, więc można powiedzieć że jest to sus, bardzo sus informacja, więc bierzcie to z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli. To wam do powiedzenia miałem i w sumie to jest tyle na dzisiaj. Jest jeszcze troszkę informacji, ale widzę, że się rozgadałem i troszkę przesadziłem, więc jeżeli chodzi o rozdział pierwszy cosplayowy wciąż trwa, drugi artystyczny i trzeci kulinarny wystartowały jeden po drugim, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy, bo Fushi poszła po bandzie z nagrodami. Są jedne z największych, jakie mieliśmy. Łączna wartość chyba przekroczy na spokojnie 1000 zł, więc o... Zapraszam do zabawy, naprawdę zapraszam do zabawy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Desolate Leaf. Dziękuję Ci bardzo mocno i serdecznie za wysłanie tak cudnych miejsc. Tutaj chyba jeszcze nie siedziałem, chociaż nie wiem, muszę zrobić tą fabułkę, żeby pojawił się przede mną kolejne rzeczy, których tutaj brak. Jak widzicie, no ale to to, to nie jest zrobione jeszcze. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek Web Event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dzisiaj jest dzień trzeci miesiąca, więc dzień trzeci odtikiwania. Co z kolei prowadzi nas do tego, że jutro jest dzień czwarty, a w nim pierwsza z trzech paczek z primogamami po 20 w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe Daily. I zbliżona, czy nieidentyczna oczywiście sytuacja jest w Honkai Tutaj pierwsza paczka ze Stellar Jade Dam jest 5, następna 13 i 20. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric transformerze. W moim wypadku są to 3 dni i korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. lisi Arcy Mogowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście osom, Lisi Twitch na Wasza magia jest Twitcher. Potężna, jesteście osom na Twitchu. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć. Jeżeli coś eksploduje, to tak jak wczoraj to dzisiaj się może spotkamy, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Więc dziękuję wam, jesteście osą i to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych, pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzi wam, sprzyja widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego, do następnego. Co jest Chichi? Jakoś tak mam te teamy skonstruowane w ten sposób, że mam cię tutaj jako healera, a w sumie nigdy za bardzo nie potrzebowałem korzystać z twego hila, bo wszystko robi Kadara Kazuha. Więc to jest takie. Zabrałem postać, jej, żeby się nauczyć nią grać, żeby zobaczyć, co z nią działa, jak z nią działa, i jestem przygotowany w ten sposób.